Może mieć. Okej. Okay. To co, zaczynamy, tak? Tak, tak, bardzo dobrze. Duża sala sądowa. Co najmniej sąd okręgowy w Warszawie. Proszę Państwa, ja miałem zacząć 26 referaty na kupły, w związku z tym postaram się mówić hasłowo. Nie będę mówić o teorii. Teoria gdzieś uleci. Widzę, że jest tutaj duża część studentów. Ja studiowałem w Uniwersytecie w latach 80. na Wydziale Prawa od 85 roku i widzę naprawdę, że macie Państwo bardzo dobre warunki. To się widzi, to się czuje. Święta Edyta Steiniak studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim przed, nawet jeszcze w części przed pierwszą wojną. W swoich pamiętnikach napisała całkowicie spontanicznie, w swoich pamiętnikach pisze spontanicznie, że ona jest wdzięczna państwu pruskiemu za to, że może studiować. Ja myślę z perspektywy mojej, przekroczyłem 50 lat, że naprawdę coraz bardziej to odczuwam. Studenci, uczniowie w ogóle powinni dziękować, że społeczeństwo finansuje studia, naukę, że mogą się uczyć, że nie muszą za to studia płacić na uniwersytecie. To jest bardzo ważne. Będę mówić o sprawach praktycznych, nie o teorii. Sprawa praktyczna wygląda tak, że w Polsce, w Warszawie co drugie małżeństwo się rozpada. I to są fakty. Teraz pytanie, dlaczego się rozpada? Czy to wynika z tego, że mentalność się zmienia? Pewność. Ale również rozpada dlatego się, że opłaca się, aby w naszym systemie prawnym, aby się małżeństwa rozpadały. Mówiąc wprost, małżeństwo jest pewnego rodzaju takim mini systemem, a skutki tego rozpadu są korzystne w naszym kraju dla jednej ze stron. W teorii nie ma różnicy między prawa rodzinnego między ojcem a matką, ale w praktyce różnica jest podstawowa. Sądy prawie że w 100% przypadków przyznają dzieci matkom. To są fakty. Jak to jest? Teoria jest w porządku, a w praktyce chyba też w porządku. Godzimy się na to wszystko. Jak są demonstracje ojców, to przychodzi 5 osób, 10 osób. Myślę, że gdyby, no, pan prezes Paliszek mówi, że daje mi znak, że więcej, no dobrze, 30 osób. 30. Maksymalnie 100. Myślę, że gdyby ojcowie byli tak traktowani we Francji, jak są traktowani w Polsce przez sądy, to wyszłyby na ulicę, wyszłoby mniej więcej milion zdeterminowanych, wściekłych mężczyzn. Moja diagnoza jest taka, że mężczyźni w Polsce są słabi. Najlepszy fakt jest taki, że jedno z, właściwie z pierwszych ról w obronie praw ojców odgrywają matki. To Stowarzyszenie Matek. Znamy. Sądy przyznają dzieci ojcom właściwie w ekstremalnych przypadkach. Z mojego doświadczenia to musi być, jak prowadzącego sprawy, musi być narkomania albo taki solidny alkoholizm. Mówię solidny, to znaczy niezwykłe popijanie. Bądź jakaś skrajna przemoc, typu popełnienie przestępstw na dziecku, ale też nie typu pobicie raz, drugi, trzeci. To jest zawsze tłumaczone przez sądy jako, no, dbany przy pracy. Teraz. Tak,
Wychodzenie, tak pisałem, z nieudanego małżeństwa jest ryzykiem osobistym, dlatego że rozwód, ja się rozwodem na pięści, to trwa 5-10 lat, może trwać. Czyli tyle lat jest wyjętych z życia materialnym, bo rozwód kosztuje, bo wtedy się mniej zarabia. No psychicznym, wiadomo dlaczego, znoszenie rozpraw, pism, no i zdrowotny, ciągły stres przez kilka lat. I oczywistym jest, że mam cierpią dzieci, ale nie o tym chciałem mówić. Sądy muszą w polskim systemie prawnym doszukiwać się winy, jeżeli jedna ze stron tego chce. Tak nie jest w wielu krajach, nie jest na przykład w Niemczech. Po co nam ta cała wina? Problem winy się pojawił w XIX wieku, kiedy kobiety nie pracowały, chodziło o to, jeżeli będzie pan domu przeżywał drugą młodość, no żeby, uznając jego winę, kobieta mogła otrzymać jakąś gratyfikację. W naszym kraju doszło do całkowitego spatologizowania tej instytucji. Wina jest udowadniana po to, aby żyć na koszt drugiego małżonka, najczęściej ojca, męża. System mamy tak. Jak jest wina wspólna, bądź brak winy, wtedy 5 lat, bądź sąd może przedłużyć na okres o kolejny 5 lat i tak dalej. Ten małżonek, który znajduje się w niedostatku, niedostatek jako kryterium, musi otrzymywać od drugiego małżonka pieniądze. Natomiast w przypadku winy wyłącznych mam do czynienia już z sytuacją, tak i powiedziałbym, substytucji ZUS-u, czy też firmy ubezpieczeniowej. Czyli trzeba zapewnić podobny poziom życia. Czyli praktycznie osoba, która jest uznana za całkowicie niewinną, to ta druga osoba ponosi wyłączną winę, może spodziewać się, że do końca swoich dni będzie mogła utrzymywać się, żądać utrzymywania się tego poziomu. Tak? Nie ma podejrzewa w żadnym innym kraju. Czyli rozwód może być swoistym ubezpieczeniem społecznym zawodliwego, sprytnego małżonka. Dalej, w trakcie procesu rozwodowego mamy do czynienia na podstawie artykułu 27 kodeksu rodzinnego z zabezpieczeniem alimentów na rzecz pełnego dziecka. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie sąd orzeka alimenty na rzecz małoletnich dzieci. W wyroku tak, ale jeżeli proces trwa długo, a przecież dwie instancje mogą trwać 10 lat, to wtedy pełnoletnie dzieci zamieszkujące z drugim rodzicem żyją sobie znakomicie na koszt tego drugiego małżonka, który odszedł albo, co się często zdarza, został wyrzucony. W naszym kraju brak jest ochrony domicylu dziecka. Czyli w praktyce, jeżeli oboje małżonkowie posiadają w ruchu, tak zwanym ruchu, czyli funkcjonującej w kraju formalnej rodzinie władzy rodzicielską, to każdy z nich może zabrać dziecko gdziekolwiek w Polsce i będzie działało prawidłowo. To jest teoria. W praktyce spotkaliśmy się ostatnio ze sprawą pana Sebastiana Nadolskiego z Radomia, który dysponując w pełni władzy rodzicielskiej, był zatrzymany, znajdował się przez pewien czas w areszcie, zostały postawione zarzuty porwania dziecka całkowicie bezprawnie przez prokuraturę radomską. Ale to tym bardziej pokazuje, że w naszym kraju z jednej strony mamy teorię prawa, a z drugiej strony mamy stosowanie tegoż prawa. To tak wygląda. Ale przynajmniej w teorii jest tak, że osoba, która ma pełnię władzy rodzicielskiej, może zabrać dziecko, gdzie chce. I wówczas występuje do sądu rejonowego tego nowego miejsca pobytu dziecka, czyli na przykład w Świnoujściu, o to, żeby sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy tej osobie. Szczególnie ważnym momentem jest okres przed
samym rozpoczęciem skolaryzacji, czyli wakacje po ukończeniu szóstego życia. Dlatego, że jeżeli tak się stanie, że dziecko się znajdzie z tym rodzicem właśnie gdzieś daleko i zacznie tam daleko chodzić do szkoły, to i nie jest spotkanie przy sytuacji, żeby sąd w cudzysłowie nie przyklepał tej sytuacji, nie powiedział dobrze, no skoro dziecko już tam chodzi do szkoły, się przyzwyczaiło, to nie chodzi dalej. I wtedy już mamy tylko i wyłącznie instytucję kontaktów, czyli dojeżdżanie do tego Świnoujścia. I za każdym razem oczywiście może być dziecko chore, albo spotkanie z kolegami, albo z babcią, albo uczy z tej szkoły. Nie ma możliwości podjęcia działań prawnych, żeby temu stanowisku przeciwdziałać. Alimenty. No tak. We Francji jest tabela. W Niemczech jest tabela. Te przy naszym przeliczeniu na nasze zarobki, czyli średnia pensja 4000 zł, około 1000 euro, to tam wychodzi około 66 euro mniej więcej we Francji. U nas sądy praktycznie, powiem, mogę to powiedzieć otwarcie, jako adwokat, sądy wysysają alimenty z palca, czyli to, co się naprawdę danemu sędziemu czy sędzi wydaje, takie co są za możliwości zarobkowe. To kryterium powstało w latach 70., kiedy kodeks rodzinny wchodził w życie. Rzeczywiście można było wtedy twierdzić tak, że można było doradzać. Obecnie pracodawcy, jak wiadomo, wymagają pracowników, żeby dawali z siebie wszystko, więc powiedzmy po przepracowaniu 10-12 godzin nie ma ci możliwości dorabiania, ale według sądów są. Wiele mógł państwo powinien pracować. Czyli całkowicie to jak uznanie sędziowskie. Do 2010 roku nie było instytucji kontaktów, czyli kontakty były orzekane, ale instytucji kontaktów nie było. Nie funkcjonował artykuł 113 w tym zakresie, jak nie było tych zapisów wcześniej. Te zapisy się pojawiły 6 lat temu po to, aby jakby dać ustawowy stempel, potwierdzenie tej praktyce. Czyli jaka jest praktyka? Ojciec jest po kontaktu. W Francji to się nazywa droit de visite, prawo odwiedzin, czyli jest to bardziej zhumanizowane, prawda? No, odwiedzić kogoś, z innego kontakt. Korzystać, włączyć. Można mieć kontakt ze sztuką, można mieć kontakt z instytucją. Tak mniej więcej widzi się ojców w Polsce. Czyli są to osoby, to czasami nawet za dużo myślę, takie istoty, które mają mieć kontakt. I ten system jeszcze od tego jest jeszcze całkowicie nieskuteczny. Praktycznie nie istnieje w naszym kraju system, który by skutecznie egzekwować te kontakty. Mało tego, w 2011 roku wprowadzono ustawę, która stworzyła dwuetapowy system dochodzenia do tej egzekucji. W praktyce osiągnięcie efektu w postaci nakazu zapłaty takiego złemu rodzicowi trwa o 3 lat. No, po 3 latach to już to dziecko się nie będzie chciało odzyskiwać ojca. Czyli w tej sytuacji, która jest, kontakty zamiast na przykład opieki równoważnej, jest to dodatkowa zachęta, proszę państwa, żeby alienować dziecko, bo wówczas mamy większe alimenty. Przy opiece równoważnej alimenty są 50 mniej więcej, no bo może być taka sytuacja, że na przykład ojciec zarabia więcej, no to wtedy jest jakaś tam dopłata, ale nie ma potężnych transferów gotówki, które obecnie mają miejsce przy dobrze zarabiających ojcach w kierunku mafii. Skąd się w naszym kraju dzieje taka sytuacja, że jest tak dużo wolnych związków? Myślę, że w części z tego względu, że młodzi ludzie, mogą się mylić, że pewnie będzie dyskusja, ale sądzę, że około 30, bo ten okres się przesuwa, kiedyś to było 20 kilka lat, 24,
jeszcze wcześniej, teraz po 30, pierwsze takie już ustabilizowane związki dzieci, decydują się na niezawieranie związków małżeńskich ze względu na to, że związek małżeński sformalizowany jest potężną miną, prawda? I wyjście z niego, tak jak wejście jest łatwe, a wyjście jest koszmarem. Czegoś takiego nie ma na przykład we Francji, tam teraz ustawodawca wprowadzi zawieranie, orzekanie, ustalanie, podpisywanie rozwodu przez adwokatów, czyli jeden mecenas, drugi mecenas rozmawiają, dochodzą do jakichś wniosków i bez żadnych zgód sądu stawiają swoje podpisy i jest rozwód. U nas jest to sądowy koszmar. Druga rzecz. Rozsądek w wolnym związku, który ewentualnie może się rozpaść, się nakazuje, że nieosiąganie zbyt wysokich dochodów, no, gdyż grozi to orzeczeniem wysokich alimentów. Czy to jest korzystne gospodarczo? Z pewnością nie. No ale myślę, że wielu panów w takich sytuacjach nie chce za bardzo się przepracowywać. Dalej, zachęta do trzymania ręki na pulsie, czyli to nie jest spontaniczny związek, to nie jest takie małżeństwo przy porywie uczuć, ale wyrachowane trzymanie ręki na pulsie. Badanie, czy małżonek się przygotowuje do rozwodu, wówczas są sporządzane obdukcje, opinie psychologiczne, chodzenie z dziećmi do lekarzy, ewentualnie albo udowodnić pedofilię do drugiego małżonka, albo żeby udowodnić, że właśnie nie ma tej pedofilii, prawda? Dalej, małżeństwo z asystą prawnika. Obecność prawnika przychodzi do niewielu ojców najczęściej, którzy pytają się na normalnej drodze małżeńskiej, jak mają zinterpretować takie i inne zachowanie. Czy to jest normalne, jeżeli tego nie było? Udowodniłem Państwu, że prawo ojca po rozwodzie jest praktycznie iluzoryczne. Jeżeli ma do czynienia z osobą, która jest osobą wyrachowaną, nie do końca uczciwą, która decyduje się na granie dzieci, to wówczas tak naprawdę rolą ojca jest bycie bankomatem. I myślę, że taka konkluzja realistyczna powinna być wypowiedziana. Tak jest. A czy dalej tak będzie, no to zależy również od Państwa, od młodych prawników, czy zmienią tę sytuację. Powiem jeszcze na koniec taką jedną rzecz, której tutaj nie napisałem, a Pan tak jeszcze myśli. Zauważyłem, odchodząc do sądów, że kiedy ojcowie chcą mieć coś więcej niż tylko i wyłącznie kontakty, czyli nie chcą być tymi bankomatami, to bardzo często, nie powiem, że zawsze, ale bardzo często powoduje to efekt takiego pospolitego ruszenia u wszystkich, czyli u sędziów, u kuratorów, u psychologów, u pracowników RDK, żeby tylko temu ojcu tego dziecka nie mieć. Panie psycholożki z RDK, które są nawet pisać całkowicie fałszywe, absurdalne opinie swojego, wiedzą, że i tak ewentualne postępowanie karne zostanie umorzone. Kłamać, żeby tylko ojcu nie dać tego dzieciaka. Co takiego złego jest, żeby, przepraszam bardzo, jakaś paranoja, co jest złego w mężczyźnie? Samo zło, panie Jezunasie. Skąd się to bierze? Ja zastanawiam, nawet tutaj na tej sali jest większość, tam, jeżeli chodzi o rodzice studenckie, panie. My generalnie jesteśmy społeczeństwem, myślę, matriarchalnym generalnie. Taki archetyp bardzo głęboko zarejestrowany w naszej świadomości, to jest archetyp bogini, Matki Boskiej. Jeżeli zobaczymy wszystkie obrazy Matki Boskiej, to jest to wielka kobieta, pośrodku mały syn Boży.
Więc jakby, jeżeli ojciec chce mieć coś więcej, to on atakuje tą sferę wielkiej bogini. Dopóki ten archetyp w naszej świadomości, naszego kraju będzie dalej zakorzeniony, to moim zdaniem te wszystkie działania na siłek i skutek, na celu równe uprawnienie ojców w sferze prawa rodzinnego, ale to będzie tylko i wyłącznie jakiś erzac, powiedziałbym, jakiś środek zastępczy. W krajach, zobaczcie Państwo, w których nie ma takiego archetypu głęboko zakorzenionego, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam opieka naprzemienna jest normalna. W 40% przypadków więcej tam, to się ustawia, to pewnie w tych Stanach Południowych, gdzie więcej z katolików jest inaczej. Francja, to nie są majki. 30% rozwodów kończy się opieką naczynienną. U nas to jest kombi. Jest świetna książka Rewy Mann, Córka Rabina. Tam jest fantastyczna książka, bo opisująca życie społeczne Izraelu. Ale to jest tak naprawdę powieść autobiograficzna. Wnuczka głównego rabina Izraela, córka głównego rabina Anglii. Wraca do przyjeżdża do Izraela, tam poznaje. Chciała specjalnie się wyswatać w sposób taki, powiedziałbym, tradycyjny, że znajduje męża, to jest hasyd, ma swoje dzieci, no i tam są różne perypetie. I to chodzi do rozwodu, z rozwód rabinowski. Jest decyzja do 10 roku życia, dzieci 3 chce, a od 10 roku życia przy ojcu. U nas jest to nie do pomyślenia. No nie.